No witajcie, testuję dzisiaj kamerkę Mivo, wprawdzie nie w trybie streamingu live online, no ale zobaczmy jak to działa. Może szeroki plan, no i po kolei nasze fanty, które tu mamy. No dzisiaj udało mi się miód bardzo fajny kupić w TK Maxie. Mamy też paczuszkę od Chińczyka, może przesuniemy trochę kadr. No i tutaj gdzieś mamy telefon. Zróbmy powiększenie na całość, a właściwie to może, o, sobie przełączę na, gdzie to było. No to jest to właśnie, że jeszcze nie poznałem interfejsu do końca. Tutaj, o. Także jeszcze raz, witajcie. Dzisiaj mamy Rarytas. Nie wiem, czy kiedykolwiek jedliście miód z plastra. Mój dziadek kiedyś miał pszczoły. No i po prostu niesamowity smak. Taki plaster, jak się żuje, jak gumę do rzucia. A tutaj mamy coś jeszcze lepszego, bo jest to plaster z miodu leśnego. Kiedyś w dzieciństwie też w dziupli w lesie znalazłem pszczoły. No i udało się skubnąć kawałek takiego dzikiego miodu. Po prostu smak nie do podrobienia. No i mam nadzieję, że może tutaj przynajmniej namiastka będzie tego. Cena, nie wiem czy zobaczycie. TK Maxowa 29,99 według nich ich cena 39 zł. Także drogi jak diabli, bo tutaj mamy, nawet nie ma chyba pojemności podanej, ale generalnie 0,0 nic. Natomiast jeśli chodzi o tą paczuszkę tutaj, no wydamy szeroki kadr, żeby lepiej było widać. Jeśli chodzi o tą paczuszkę tutaj, to jest kolejna maseczka, tym razem ze złota i tym razem nie Lanbena, która mi wtedy przysłała te darmowe próbki, ale nowy producent kosmetyków. Także powoli wygląda, że faktycznie będę metroseksualny. Zobaczymy, co to warte, no ale zacznijmy od miodu. Mam nadzieję, że nie będzie za dobry. Potem będę szukał, gdzie można to kupić. BioHellas. Składniki Wild Forest Honey with Honeycomb. Czyli podobno miód dzikich pszczół. No. Nie ma co się długo zastanawiać. Niestety tego plastra za dużo tu nie ma. Zapach normalny. Miałem trochę obawy, czy to nie będzie jak to typowe miody leśne, czy tam spadziowe, które mają bardzo silny aromat i za którym nie przepadam. To jest, ten wygląda jak zwykły wielokwiatowy, jasne. Ale co? To naprawdę jest to. Wasilisa. To będzie problem. Gdzie tego szukasz? Jak wiadomo, w TK Maxie z różnych źródeł pojawiają się takie rzeczy. Jest za silnie. Nie ma informacji. W kuchniach świata i tym podobnych nigdy nie widziałem. Trochę będę dziwnie mówić, bo oczywiście plastra nie połykamy. Trzeba go wyrzuć na gumę do rzucia. Kawałek zajmuje. No ale zobaczmy, co mamy tutaj w kopercie. No może właściwie tu. Dzisiaj firma Oedo. Nie, całość nie widzę, całość.
Także testy wieczorem, a ja na razie się delektuję miodkiem. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. No, ja się zakleiłem i widzimy się podobnie wkrótce.